zaczęło się w 1943 roku w lutym. W lutym zaczęły się pierwsze mordy. To słyszymy, Radomianka była taka polska wieś, Radomianka, i była taka bardzo dzietna rodzina. Nazwisko mi wyleciało. Dzietna rodzina i naraz ktoś przychodzi, mówi nam w lutym. Wymordowali Naumowiczą, Naumowicz. Też była rodzina dzietna taka. Zamordowani są wszyscy Naumowicze. Cała rodzina. Ale nocą to się działo. Więc jak zaczęły się te mordy, potem znów słyszymy, tam rodzinę zamordowali, nocą. No to myśmy już cały luty nie nocowaliśmy w domu i cały marzec. Mieliśmy kawał lasu własnego kawału lasu. Więc w tym lesie nocowaliśmy. Z gołęzi były takie porobione, no, że tak powiem, gniazda, żeby no, usiąść przecież jakoś tą noc na siedząco. No i w koce poubierani cieplo. I także tatuś i bracia zawsze chodzili, że tak powiem, wartę taką trzymali. A ja, mamusia i siostra, no to w kupce na tych chrustach, przytuleni jedna do drugiej. I tak myśmy te noce spędzali. To był luty i marzec. A oni kilka razy widocznie już byli w nocy, nie ma nikogo, więc o południe, o 12 na nas napadli. W międzyczasie już w Drażnym był napad też, ale też nocą. Był taki też straszny, to był widok. Do kościółka szliśmy, bo kościół był w Drażnym. Mówią nam naczelnik poczty zamordowany z rodziną. Był młody człowiek, miał dwoje dzieci. Dzieci były do 10 lat takie. 7-8 lat chłopczyk i dziewczynka. Młodzi ludzie mieszkali przy poczcie, mieli mieszkanie. I my akurat ponad pocztą idziemy do kościoła, bo poczta była przy samym kościele. Więc byłam, widziałam to. Widziałam tą straszną tragedię. Ona leżała, ona otwierała drzwi. To ona od razu była zaszczelona, leżała w przedpokoju. Dzieci w łóżkach były, zamordowane, poszczelane w łóżkach leżały. On był już też na nogach, był to leżał na podłodze gdzieś. Tego widoku też nie zapomnę do śmierci, jak widzieliśmy. Ale to wtedy wszystko nocą się działo. W dzień nic, nocą. Był taki Ukrainiec, Karpo Jepik, nazywał się Karpo. Miał około 40 lat, stary kawaler, ale bardzo dobry człowiek, no bo Ukraińcy też byli dobrzy ludzie. I on przyszedł do nas, ostrzegał nas, tam wymordowali. I wciąż do tatusia, panie Sewruk, proszę zabrać rodzinę, wyjeżdżać na tą dużą wieś, gdzie już tam jest troszeczkę jakaś obrona. A tatuś zawsze mówił, ja swojej ziemi nigdzie nie pójdę. Ja nikomu nic nie zrobiłem złego, bo tatuś bardzo był tolerancyjny. Żył z sąsiadami wszystkimi w wielkiej zgodzie. Z nikim, jak to się mówi, nie zadzierał. I mówi, ja nikomu nic nie zrobiłem złego, ja swojej ziemi nigdzie nie pójdę. I dzień przed napadem na nas, bo na nas napadli we wtorek, w poniedziałek przyszedł ten Karpo i mówi tak do tatusia. Panie Sewruk, jeżeli już pan nie chce opuścić swojej ziemi, będzie źle, będzie bardzo źle. Czyli on już widocznie słyszał, że będzie na nas napad. Mówi, niech, bo on tak zawsze zwracał się do mamusi, do nas, panienki, mamusia pani była, a my byłyśmy panienki. Szanowali, bo tatuś no, był takim szanowanym bardzo obywatelem. Należał do Związku Przedwojennego OZON. Miał pochodzenie szlacheckie, to papiery wszystkie zakopane były, jak już wstąpili do nas Rosjanie w 1939 roku, no to baliśmy się, że jakby te dokumenty znaleźli, bo to jeszcze carskie były dokumenty, takie ten orzeł dwugłowy złoty, wszystko było w ziemi zakopane. Siostra wiedziała o tym i tatuś, gdzie, pod jakim drzewem to wszystko było zakopane, te wszystkie dokumenty. No i ten właśnie nas i tak tatusia ostrzegał. Mówi, jak pan nie chce, to niech pani i panienki, ale niech wyjadą. No i w ten wtorek rano tatuś mówi do brata, słuchaj Staszku, przygotuj wóz, koni parę weź i mówi, wiadomo, żywność, pościel,
trochę ubrania i mówi, zabieraj mamusię, mnie, Ziutkę i ty, jedźcie, ja zostaję w swoim domu. Ale nie zdążyliśmy. Wóz był załadowany wszystkim, bo mieliśmy po obiedzie już jechać na te pędyki, a nie zdążyliśmy, bo napadli na nas, punkt, godzina 12 na nas napadli. A wymordowali całe rodziny. Całe rodziny, no bez powodu, od niemowlaka do starca, normalnie wymordowana cała rodzina. No ale to była jednak polityka niemiecka, bo Niemcy tak, najpierw wymordowali Żydów, to jak wiadomo, zabrali Żydów, bo nasze miasteczko było nieduże, ale było bardzo dużo Żydów, bo handel cały był w rękach żydowskich. Wymordowali Żydów. Druga rzecz, było dużo Cyganów. Wymordowali Cyganów. No zostali Polacy. No to Niemiec, chcąc białe rękawiczki mieć, dali broń, dobrą broń maszynową dla Ukraińców. Przecież oni by nie mieli broni. Skąd by mieli taką broń najnowocześniejszą maszynową? I powiedzieli, wymordujcie Polaków, to będziecie mieli Ukrainę. No to oni zaczęli mordować. Wymordowy od niemowlaka do starca. Wymordowywali. Jak wymordowali Polaków, to zaczęli napadać na małe takie posterunki niemieckie, gdzie już było, no przypuśćmy, 4-5 Niemców, jakiś tam posterunek był, czy tam na przykład taka węzlowa stacja była w Cumaniu, no to Niemcy tam przecież na tym stacji byli kolejowej, zaczęli napadać i Niemców zabijać. No bo jak już wszystkich wymordować, to musi być sama Ukraina tylko. Wtedy Niemcy zwrócili się do tych niedobitków Polaków, którzy jeszcze tam ocaleli, żeby wstąpili do takiej żandarmerii niemieckiej, znaczy żandarmerii polskiej, no powiedzieć polskiej, ale no pod batutą niemiecką i żeby razem z Niemcami szli i Ukraińców mordowali. No i mój kuzyn, właśnie ten Piotr, stryjeczny brat, właśnie był w takiej żandarmerii i potem mówi samolot, polecieli Niemcy i Polacy i bombardowali, niszczyli ich wsie w pień, wybierzynali, znaczy bombami niszczyli wszystko, zapalającymi bombami zapalały wszystko i już Ukraińców mordowali, Niemcy, bo Niemcy bali się, że już zagrażają im. To jest taka była polityka, to mówię, Ukraińcy sami siedzi, Niemcy na to zezwolili i uzbroili przede wszystkim. U nas było takie, może pan słyszał, Przebraże, Huta Stepańska, to były takie już ośrodki, gdzie dużo Polaków tam się już zgromadziło i tam już mieli broń. Tam się, przecież Przebraże i Huta Stepańska długo się broniła, a potem też już padli. A pędyki bronili się jakiś czas, jak jeszcze były takie pojedyncze jakieś napady. Ale jak już wyszła chmara ludzi taka, że jak, no muszę tu znów dalej mówić, we wtorek napad był na nas, środa, czwartek był spokój, piątek rano, 25 marca na zwiastowanie, o 6 rano zaczęły dzwony bić, alarm, napad na pędyki. Więc jak wyszliśmy na tą, bo te pędyki to była taka jedna duża ulica, no droga jedna, i po obu stronach zabudowania, ale to tak, ze 3 kilometry takie były te, bardzo duża wieś była. A domy przeważnie były strzechą kryte, słomą kryte. Więc jak ja wyszłam i spojrzałam znów od wschodu napad, to znaczy jeszcze uważam, że Pan Bóg tym wszystkim kierował, że nas od wschodu napadali, bo jakby od zachodu to wyłożyliby nas wszystkich do jednej osoby. A myśmy mieli na zachodzie las. Dosłownie niedaleko był las, czyli od razu do lasu uciekaliśmy z tych pędyk. To ta masa była taka, wie pan, że jak patrzałam, takie piękne słońce świeciło, tak jak mrówki by ruszały się, dosłownie tak jakby mrówki ruszały się tak, kobiety, dzieci, z siekierami, z motykami, z piłami, z grabiami, z widłami, bo przecież broni też tyle nie mieli. I od razu zapalili pędyki z dwóch stron.
Już ten koniec pali się i ten koniec pali się. Było kilka tam, no wie pan, żeby mnie, może 5, może 7 pukaweczek takich było tylko, no ale niby coś tam puknęło, coś tam troszeczkę broniło się. No i wszyscy uciekaliśmy do tego lasu. Ale ci pędyczanie, którzy tam mieszkali, to oni znali swoje lasy, znali jak uciekać, a myśmy nie znali tego lasu. Więc jak wiadomo, jak wyszliśmy z tego domku, uciekamy, od razu lasek niedługo, to my prosto do tego lasu. Taki pan Sawicki był, gajowy. Proszę panie, na ukos, bo okrążają nas na ukos. No na ukos to trzeba kawałek było dalej już lecieć, biec, biegiem, uciekamy, biegiem. Proszę pana, moja mamusia iść zupełnie nie może, zupełnie. A jeszcze miała tyle, co z domu ubrała. To tak, mamusia miała, ja miałam takie paltko, kiedyś mówili palto na wacie takie, siostra i mamusia miała pelisę, tu futro od środka, a na wierzchu materiał. Mamusia jeszcze w tej pelisie biegnie. Już nie może biec, bo już ta pelisa za ciężka. Więc tak, to siostra niesie tą pelisę, albo ja niosę. No niesiemy, żeby mamusia miała to okrycie. A mamusia podbiegnie parę kroki i pada. To ja podbiegam, mamusię pod rękę ciągnę. To ten gajowy krzyczy, nie parami, bo dzied para to bardziej celują w nas. No to ja puszczę mamusię. Mamusia 5 kroki upadła. Dzieci, uciekajcie, żartujcie, bo siostra i ja, brat w obronie jest. Brat jest w obronie. Tych pędek już dostał coś tam, jakieś tam pukawkę i brat w obronie. A ja wtedy, mówię, miałam 12 lat i 4 miesiące. I wtedy właśnie postanowiłam, że nie, jak mamusię zabiją, to żeby mnie też zabili. Ja nie chcę już żyć. Ojca nie mam, domu nie mam, nic nie mam. Co ja zrobię, sierota? Nie wiem, czy siostra uratuje się, czy brat uratuje się. I ja tą matkę ciągnęłam. Siostra przeważnie niosła ten kożuszek mamusi, a ja tą matkę. No musieliśmy na ten ukos do tego lasu. No doszliśmy na ten ukos do tego lasu. Weszliśmy w głąb lasu, no bo wiadomo, schować się trzeba do lasu. To były bory, takie jak u nas tucholskie, duże bory. I myśmy zabłądzili w tym lesie, bo nie znaliśmy tego. A ci spędyk ludzie znali drogę do Cumania. To było 6-7 kilometrów, a Cumań to była węzlowa stacja. Takie tam dużo tych linii kolejowych przechodziło. I tam byli Niemcy. No więc wie pan, no gdzie uciekamy? Do Niemców uciekamy. Od jednego wroga do drugiego uciekamy. Uciekamy do Niemców. Więc ci ludzie poszli na drogę, znaczy na ten i uciekli do tego Cumania. A my, trzy sieroty, ja, mamusia i siostra w tym lesie, zgubiłyśmy się. No i to był napad o 6 rano. Cały dzień chodziliśmy po tym lesie, nie znaleźliśmy drogi żadnej. Chodzimy po lesie, noc, trzeba przenocować w lesie. No, zbieraliśmy znów gałązek takich, żeby przysiąść na czymś, bo przecież no, bez jedzenia, bez picia, śniegiem tylko tak usta zwilżaliśmy śniegiem. I tak w kubkę, w trójkę, mamusi ta pelisa była, to tą pelisą tak mamusia na sobie i tak w trzy przytuleni do siebie ukrywamy się, żeby jakoś nie zamarznąć. A u nas w marcu to jeszcze była zima, a zima na wschodzie. Siostra zaczyna tatusia prosić. Mówi, tatusiu kochany, byłeś tak dobrym ojcem, tak nas całe życie prowadziłeś. Wyprowadź nas z tego lasu, bo my tu zginiemy, albo głodem zginiemy z głodu, albo już dzikie zwierzęta nas rozsarpią. Wyprowadź nas z tego lasu. I tak błagała ojca, zanim myśmy usnęli, bo jednak sen zmorzył nas, usnęliśmy. Tak błagała ojca, żeby nas wyprowadził z lasu. Jak tylko zaczęło świtać, to siostra szarpie mnie, mamusie, mówi, tatuś był i siostra do śmierci twierdziła, że ona ojca widziała. Ja, no może tak, ja wiem, może bardziej sceptycznie myślałam, że jej się to śniło, a ona przysięgała, że ona widziała ojca, że ojciec przyszedł do nas.
i dał wskazówkę, jak mamy wyjść z tego lasu. I mówi: mamusia, Dziunia, wstawajcie, już wiem drogę, jak mamy, tatuś drogę pokazał, jak mamy wyjść z tego lasu. Więc najpierw kazał nam, jak wstaniemy, to będzie nam słońce po lewej stronie, to mamy iść na prawo. Na prawą, tak jak ręka prawa na prawą. Stanąć do słońca. Pierwszy znak będzie, że wyjdziecie na polanę, taka w lesie polana nieduża, gdzie nie będzie drzewa. Znaczy jak to polana, to wiadomo, nie ma drzewno, lunka. Jedna, jedyna sosna na tej polanie, bez gałęzi, tylko na czubku będzie miała taki czubek, wierzcholek tylko. To będzie jeden znak. Więc kierujcie się na tą sosnę. Potem miniecie tą sosnę, to patrzcie po prawej stronie, będą tory w lesie, nieużywane tory, zardzewiale, ale tory kolejowe. Idźcie wzdłuż tych torów, ale nie idźcie torami, bo będziecie bardzo widoczni, bo na torach nie ma drzewy. Idźcie lasem, ale żeby widzieć tory. Jak podejdziecie jeszcze dalej, no to śnieg zasypał, może nie, takie leśne jeziorko będzie, no to śnieg zasypał, ale zobaczycie duży dół taki, no wiadomo, duży dół. To właśnie to leśne jeziorko jest i już prosto ta droga was doprowadzi do Cumania. No i tak szliśmy. Znaleźliśmy te tory, znaleźliśmy to wyglębienie w ziemi, czyli to jeziorko takie leśne i już na drodze jesteśmy do Cumania. Mamusia nam zemdlała, upadła, koniec. No już nie ma siły iść. No przecież tej matki nie zostawimy w lesie teraz. Patrzy siostra, tak oglądamy się po lesie, z ziemi dym wychodzi. Taka ziemlanka w ziemi zrobiona i to byli smolarze, którzy zimą smolę ściągali, żywice ściągali z sosen. I oni taki w ziemi mieli takie porobione te takie ziemlanki i tam byli. No mamusia mówi, nie wiem, kto tam jest, czy Ukraińcy, czy Polacy. Idę w morze wyżebrze kawalątę chleba dla matki, wody napić się, może mleka troszeczkę dadzą. Poszła, rzeczywiście Ukrainka jest w tym domku. Jest Ukrainka, no spojrzała na siostrę, mówi, wy z tych rozbitków, z pędek. Siostra mówi, tak, już mówi, dwa dni bląkamy się w lesie, bo zgubiliśmy się, nie znamy tego lasu. No mówi, już jesteście na dobrej drodze do Cumania, mówi. Mówi, ja sama biedna, ale dam pół skibki chleba, taki kawałeczek chleba dala. I w takim jakimś, no takim czerepku, no nie wiem, bo to nie kubek był, nie wiem co to było, tak z pół szklanki mleka dala. Mówi, dajcie matce tego chleba troszkę, może wam troszkę pożywi się, może wam jakoś stanie na te nogi. Ale mówi, tam dalej będzie następny taka ziemlanka, tam nie idźcie, bo tam niedobre ludzie już są. Już teraz idźcie, jak matka już stanie na nogi, to idźcie do tego Cumania. No i ucuciliśmy mamusię, zjadła te półki beczki tego chleba. My z siostrą nic, tylko śniegiem usta zwilżamy, a usta tak popękane, że same rany na ustach już. I ciągniemy tą mamusię pod ręce, ja pod jednym, siostra pod drugie. Zawsze mamusie lżej było. No i tak dociągnęliśmy ją do tego. Tylko ten Cumań zaczynał się, kościółek mały jest, na brzegu tej miejscowości kościółek. Pełno ludzi przy tym kościółku, bo to mali, nie wszyscy w kościele, jak zobaczyli, że nas, że my idziemy, no wszyscy, mamusie, wszyscy znali. Krzyk się zrobił, że pani Sewrukowa z córkami idzie, bo już brat myślał, bo brat ocalał, że już nie ma ojca, nie ma brata, nie ma matki, nie ma siostry, wszyscy zginęliśmy. A brat w tym momencie był akurat w tym kościółku wewnątrz, i już msza była odprawiana i już za nas było, ksiądz już modlił się za dusze nasze, za matkę, za siostry, za ojca, już msza była. I ten, kto znał mamusię, wskoczył do tego kościoła i na cały groc krzyczy, Staszku, twoja rodzina przyszła, matka przyszła z siostrami. No i tak zrączyliśmy się z bratem i już byli brat, siostra, ja i mamusia.
Stryja strasznie zamordowali. Stryja zamordowali w straszny sposób, bo stryj uciekł też, zamiast uciekać, tak jak mój tatuś zrobił, on nie pójdzie ze swego. Stryjenka z synami i z synową wyjechała na pędyki, a stryj uciekł do lasu, a w ogóle mieszkali pod samym lasem. I on uważał, że on w lesie będzie, trochę w domu, trochę w lesie. Złapali go w tym lesie, tam ci bandyci złapali, więc zamordowali go w straszny sposób. Oczy wydłubali, nos odcięli, język obcięli, uszy obcięli, a potem ręce tak skrzyżowali, drutem kolczastym związali, taki no powróz, no taka lina powróz, związali go i ten jechał na koniu, Ukrainiec, i ciągnął go za sobą po drodze na tej linie i tak roztrzaskali. W straszny sposób stryj był zamordowany. Więc ten Ukrainiec powiedział, pan był dobrym sąsiadem, to oszczędzę panu tortur, tylko zaszczelę. A stryj był raczej takim porywczym, to stryja zamordowali w tak okrutny sposób. Ja potem, jak już tak w Rosji trochę zelżało, już tak, to chciałam bardzo pojechać na Wszystkich Świętych. Tam pisałam do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do rosyjskiej ambasady, przepraszam, w Warszawie do ambasady napisałam prośbę, żeby dali mi zezwolenie, że chcę na grupę ojca pojechać. Więc oni mi odpisali, żebym ja zwróciła się do Moskwy, do Czerwonego Krzyża i Półksiężyca. Czy faktycznie zginął taki człowiek? To ja zwróciłam się tam do tych instytucji. Przysłali mi bardzo szybko, tak naprawdę, po 2 tygodniach miałam odpowiedź. Tak, była komisja, są świadkowie, stwierdzili, że zginął tam, ale już nie ma waszej, po rosyjsku było odpisane, nie ma waszego hutoru, czyli kolonii, nie ma waszego hutoru, ponieważ jest tam zasadzony las, i nie ma mogił waszych rodzinników, nie ma mogił waszej rodziny, ani brata, ani ojca. Czyli już ziemię zrównali wszystko i już tej mogiły. Także już mówię, już nikt nie był na mogile ojca, na grobie ojca, a ja tylko przy zwłokach, ja jedna poszłam. Bo jak poszłam po mamusie, to ci sąsiedzi do mnie, mówię, ci Ukraińcy, mówi, chcesz zobaczyć ojca zabitego? Mówi, u Woloszyna przy studni leży na podwórzu. A to było dosłownie, o tak jakby przejść przez to następną działeczkę. Więc ja poszłam i widziałam, jak tatuś leżał. Leżał na znak taki, mówię, tak kożuszek miał na sobie, to tak ręce miał rozrone, kożuszek rozpięty i tylko jedno oko było. Druga część roztrzaskana głowy była. No ja tylko byłam świadkiem przy zwłokach ojca. Nikt już z rodziny nie widział tego. Och. Za mało wiemy, bo przez tyle lat, jak wiadomo, to był temat tabu. To było wszystko zabronione, więc to wszystko poszło już w zapomnienie. A już po 1989 roku, jak już można było coś mówić, to niech pan pomyśli, ile to lat było. I że już się naprawdę dużo ludzi zapomniało. A ile zmarło tych świadków już? Ile już ludzi zmarło? I tak, wie pan, ja mam tu na działce sąsiadów. On był dyrektorem w banku, nie w banku, to ona w banku dyrektorem, a on dyrektorem w urzędzie miejskim. Jak ja im zaczęłam coś opowiadać o Wołyniu, to oni oczy otworzyli, mój pierwszy. On mówi, proszę panią, ja mam 74 lata, ja nic nie słyszałem, żeby takie mordy były na Wołyniu. Dała mi książki, które syn miał do przeczytania, to ona aż z Wrocławia ściągnęła te książki z internetu, w Wrocławiu znalazła gdzieś i przysłali, potem mnie jeszcze więcej kupiła, jeszcze
mnie dawała przeczytać. Tak byli zainteresowani. Proszę Panią, my nic nie wiemy. Ja jestem katoliczką i naprawdę jestem praktykującą, ale to, co oni nam zadali, ja nie jestem w stanie. Ja nieraz mówię do księdza, ja nie jestem w stanie wybaczyć im. I ja się strasznie buntuję, jak ja słyszę, jak nawet nasz kościół, nasi księdza mówią, nasi bracia Ukraińcy. Księża tego nie przeżyli, bo to są młodzi ludzie. Oni nie wiedzą o tych strasznych mordach. Jak oni mogą mówić na nich, to są ludzie, zgodzę się, ale nie nazywajmy ich braćmi, bo oni nas w straszny sposób od XIV wieku nas mordowali. Na wschodzie, na Kresach Wschodnich nas mordowali od XIV roku, od XIV wieku. Chociaż mówię, powinnam wybaczyć, bo Pan Jezus wybaczył Lotrom, którzy mordowali go, wybaczył. A ja no nie mogę zdobyć się na to, żeby przebaczyć. Jak tylko słyszę o Ukraińcach coś, nawet telewizji trwam, wyłączam telewizję. Po prostu nie mogę, no nie mogę. Ja za mocno przeżyłam. Widząc tego ojca, 56 lat, jak leży z tymi rękami rozkrzyżowanymi i z tą półgłową tylko, nie mogę. A ja tyle, że ja jeszcze przecież nie wszystko Państwu opowiedziałam. Ile ja jeszcze innych przygód. Ja 4 razy ja uciekałam spod ich lopaty, spod ich kuli. 4 razy. Raz na Jamińcu, drugi raz na Pędykach, potem, a 2 razy na Jamińcu. Potem jeszcze w Łódzku, jeszcze raz uciekaliśmy od nich. 4 razy uciekałam. To ja, już mi się tak to w serce wbiło wszystko, że naprawdę ciężko jest wybaczyć te ich zachowania. Zgasło słońce, zapada noc głucha, jakoś tak dziwnie, rzewnie dokoła. Woda szumi, las szumi i słucha. Bo gdzieś daleko żalobny dzwon woła. Odezwał się dzwon jeden, drugi i trzeci. Odezwało się dzwonów serca tysiące, a ich smutny i rzewny głos leci hen daleko przez pola i rzeki szumiące. Dlaczego płacz swój roznosicie dzwony? Dlaczego kwiaty okryte les rosą? Dlaczego serc biją miliony? Tak, to one wieść żalobną niosą na cały świat. Zgasły oczy wodza narodu polskiego, przestało bić serce, które ukochało całą Polskę. Nie dla szczęścia swego. Żył, walczył, cierpiał niemało. Jak Mojżesz Żydów wywiódł z niewoli, obalił wroga i rozproszył pęta, wzniósł wolność, rozproszył mrok niedoli, osłonił przed napaścią, jak orzeł pisklęta. Lecz wódz jest z nami, chociaż ciało w grobie, jego duch czuwa nad nami. Drogi wodzu, ślubujemy Tobie wypełnić testament, który został z nami.